Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, no i cóż, widzimy się kolejny już raz w grze Dziedzictwo Hogwartu. No i tak, jesteśmy teraz na ekranie, jak widzicie, wyzwań, głównie dlatego, że chcę się przyjrzeć temu, jak stoimy z różnymi rzeczami, zaczynając od tutaj tego czegoś. Zobaczmy, ukończono misje poboczne, nie możemy tego jeszcze zdobyć, zadania jeszcze nie możemy, misje głównej historii też nie możemy, natomiast jeśli chodzi o stronę przewodnika, ciekawe, zabrakło nam dosłownie trzech. Strony przewodnika w Hogsmeade już dwie mamy, więc... Klar największego żartownisza Zonko. Są nasze. Natomiast jeśli chodzi o kapelusz i inne rzeczy, to jeszcze... No, nie możemy odebrać. Sam wygląd naszego głównego bohatera został przeze mnie ustawiony na taki dosyć typowy ucznia z Hogwartu na razie. I tak, Hogsmeade. Dziś będziemy tutaj sobie zwiedzać. Szukając przede wszystkim różnorakich właśnie kartek, nie tylko. I tak, chyba jesteśmy przed sklepem Ollivanderów. Jeśli to jest to miejsce naprawdę, to już tu wejdziemy, jeśli nie, to idzie i tak wyjdziemy, bo widzę, że w środku jesteś do podniesienia. Ale tak, sklep z różdżkami Ollivanderów. Różdżki wykonane z różnego rodzaju drewna i o różnej giętkości posiadające jeden z trzech magicznych rdzeni. Wybierają swojego właściciela w tym przytulnym i zakręconym sklepie, prowadzonym przez sympatycznego i znającego się na rzeczy Gerbolda Ollivandera. Rodzina Ollivanderów zajmuje się tworzeniem różdżek od 382 roku przed naszą erą i jest uważana za najlepszych w swoim rzemiośle w Wielkiej Brytanii. Jeśli nawet nie na całym świecie. Okej, okay, dobra. Tak. To. Powrotem Merlina znowu to samo. Okej, to póki nas nie widzi, to okradnijmy go. I... Au. Ale taki sklepik, muszę przyznać. O, chwila, zamiast zanim tutaj jeszcze, to może... zajmijmy się tym, co tam widziałem przed chwilą. Gdzie to jest? Widziałem tu przed chwilą gdzieś latającą stronę. Tutaj. Dobra, widzę ją. Więc złapmy. Zanim zapomnę o tym wszystkim. Ja słyszę bardzo... Bardzo nawet wyraźnie, że gdzieś tutaj jest karta. Tak, jest. Czem kartka? Nie karta, ale wiadomo. Z czym strona nawet. Ogrody społeczności w Hogsmeade. Mały ogród w sercu wioski służący do uprawy różnych roślin i niegroźnych magicznych sił. Okej. Okay. Ciekawe, czy mogę tutaj go określić jakoś... Nie, nie mogę. Zrozumiałe, chociaż bardziej myślałem o jakichś muchach może czy coś. Dobra, tak czy inaczej, jeśli nie znajdę tutaj zaraz kolejnych stron do podniesienia magicznych, to chyba będzie można się bez problemu zająć już wyborem różdżki. O ile faktycznie jestem w stanie tutaj wybrać różdżka, nie jest to tylko takie pizna woda. Jak podkreślam, nie jestem pewien co do tego wszystkiego, chociaż sama gra sugeruje, jakby można było. Chyba nic z tym nie zrobię. To jest w sumie... co najmniej dziwne, moim zdaniem. Ale dobra, niech tak będzie. O, słyszę znowu... kartkę. Która jest coraz bliżej? Chyba tutaj zaraz będzie. Tak. Więc weźmiemy od razu, czemu nie. Królestwo żartobliwych niespodzianek Zonka. Do Zonku najczęściej zaglądają uczniowie Hogwartu i mieszkańcy wsi, ponieważ to jedyne miejsce w Hogsmeade, gdzie można kupić żarty i dowcipy. A, możemy tutaj zajrzeć? A, no możemy. O, i nawet kolejna jest tutaj strona, więc tak. To bydło z oczu? Bydełko z żab wybiegło z krzaku. Blisko. Okej, okay, podoba mi się. Tak. Amfibijna niespodzianka czeka tych, którzy spróbują umyć się tą kostką mydła. Poznacz, czemu w wodzie z mydlin wylęgnie się horta wijących się kijanek. Okej. Brutalne trochę, ale okej. Okay. Mówię brutalne, bo coś, i ktoś się boi żab. Ale no. To jakaś taka maszyna. Która co robi? Okej, baloniki. Jestem w stanie ich przedziurawić.
Okej. Takie coś po prostu. Takie coś. A, chwila, tu jeszcze coś jest. Tak. Zanim coś więcej, to muszę zobaczyć. Okej. Okej, dobra. Takie tutaj zabawy, badziewia i tym podobne rzeczy. I... ha, więcej punktów interakcji tutaj nie widzę na razie, więc... czy to musi być kartka? Bardzo blisko? No, jest. Jest to kartka, tym razem, uwaga, łajnobomby. Uwielbiona przez dociwcipnisiów, łajnobomba wydziela nieprzyjemny zapach, który zmusza wszystkich znajdujących się w pobliżu do pośpiesznej ewakuacji. Okej. Nie wciskaj. Nie wciskaj, no, przepraszam bardzo. Jak gdzieś piszę nie wciskaj, to ja muszę to wcisnąć. Ale okej. Jakaś puszka tajemnic. Jeszcze słyszę tu... pewnie za oknem. Ale dobra. Tajemnicza puszka, którą otwieram i wybucha sobie. Okej. Widzę, że mi się podoba. To właśnie... Użył puszkę. Tak po prostu w sklepie nie kupując jej. Okej. Okej, dobra, to były tylko drugie drzwi. Dobra, jest kartka. A wiecie co, chyba muszę też trochę przystupować z tym wszystkim, takim, jeśli chodzi o te zbieranie kartek, bieganie za nimi. I skupić się trochę na zadaniach, fabulce. Fabule głównej. Czy nawet pobocznej, jakichś tam relacjach, zadaniach, czarach. No wiem, że takie bieganie za kartkami może się nie podobać, ale no. Pozwólcie jeszcze trochę poszaleć, obiecuję, że niedługo się to zmieni. Okej, studnia. Strona przewodnika. Trawny podróżnik wie, że niektóre studnie oferują więcej niż tylko... niż te stosunkowo niewinna studnia we wiosce. Okej. Już ta już się plączę. Chyba bez znaczenia. A tak czy inaczej możemy odebrać kolejną nagrodę. Coś zrobimy. Potem będziemy mieć płaszcz Zonko. Okej. Niech i tak będzie. Niech i tak będzie. Okej. A skoro jeszcze przy tym jesteśmy, to... tym razem już bez... no, bez wymyślania, ściemniania wymówek, idźmy po tą puszczkę. Zgodnie z wcześniejszą obietnicą. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale dobra, mamy dzwonka. Takiego... magicznego dzwonka ręcznego. Okej. Wygląda trochę na jakiegoś takiego pseudo-szolnego naukowca, ale już mi się podoba. About time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, miły gościu. Let's find you the perfect one, shall we? No, not you. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Okej. Aha. Okej, czy taką różdżkę dostaniemy? Ładno dosyć. Ale nie działa. Once more, come on, really swish it. Okej. Dobra, nie tyle co nie działa, co ona po prostu nie chce współpracować. Będzie się psuć. Okej. Wróciła do pudełka, jakby nigdy nic. Ciekawe. We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13¾ inches, dragon heart string. Ciekawe, żeby poznać po prostu patrząc na pudełko. Okej. Brzydka. I to szczerze mówię, to mi się nie podoba. Estetycznie. Na całe szczęście. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There
Okej, okay, czaruję. Ściąga różdżkę. Okej. I... Okej. Czyli jednak tworzymy własną różdżkę. Okej. Kręta spirala ciemnoszara, rodzaj drewna, grab włókno z smoczego serca, sztywne 10 cali. Okej, co tu mamy teraz? Ciemny brąz, blady brąz. Okej, czy tu można nam zmieniać kolory? A tutaj... Kształty, karbowana. Klasyczna. A, przepraszam, co ta była? Delikatna spirala, ładna, ładna nawet. Poważna spirala, okej. Łodyga, okej. Ścieniowa, Kręta spirala i naturalna. Czyli takie są kształty. Kolorami się z tym później. Rodzaj drewna. A, okej. Okay. Rodzaj drewna nie wpływa na nic. Z tego co widzę. Okej. Okay. Sama długość tutaj opisana też na nic nie wpływa. Okej. Okay. Okay. Czyli to są tylko takie opisowe rzeczy. Tutaj rodzaj różdżki włókno ze smoczego serca, włos jednorożca, pióro feniksa. Okej. Okay. Włókno ze smoczego serca, pełniące rolę rdzenia różdżki, pozwalające stosować potężną magię. Pozwala stosować spójną magię, a tutaj bardzo różnorodną magię. Co? Ja bym sobie wybrał jako moje. Nie wiem, ale może zanim coś, to jeszcze ten. Dobierzmy wygląd tym podobny. A to nie. Pierścieniowa. Może spirala. Zaczyna się odpada. Zobaczmy, czy to jest jakieś ładniejsze. Taka w sumie może być. Jeśli chodzi o rodzaj drewna, muszę zobaczyć wszystkie miejsce. No, dużo tego nie wiem. Akacja, olcha, nie? Jabłoń, jesień, osika, bóg, czarny orzech, tam jakaś czarnina, cedr, wiśnia, kasztan, cyprys, derni, heban, bez, wiąz, dąb, przypółkowy, jodła, głóg, leszczyna, ostrokrzew. Okej, okay, dużo po prostu, jak widać, drzew. How intriguing. Nie jestem pewien, jak bym tam chciał bezpośrednio. Gdzie rodzaj drzewa, czy drewna. Chyba będę musiał się nad tym trochę zastanowić. Spotkamy się w sumie, jak już zaprojektuję swoją różdżkę do końca. No dobra, tak się prezentuje moja różdżka. Długość 11,1 cala, giętkość prężny. Rodzaj różdżki, włos, czym w sumie rdzenia, włos jednorożca, drewno, heban. Przy czym co do drewna, to tak po prostu heban mi się kojarzy z jednym konkretnym drewnem i dlatego wziąłem heban. Może to jest kiepska decyzja. Może jeszcze to przemyślę, ale tak. Mniej więcej w ten sposób chciałbym, żeby prezentować troszeczkę. A jeśli kogoś zastanawia, czemu włos jednorożca, nie serce smoka czy pióro feniksa, to są najbardziej lojalne różdżki, a lojalność jest bardzo, bardzo ważną cechą. W szczególności w Hufflepuffie, więc no. Ale tak, jeśli chodzi o inne drewno, to mogę jeszcze tutaj pomyśleć, ale... No po prostu... sobie czarny orzech. Dobra, niech będzie czarny orzech. Kupujemy taką różdżkę. Ciekawe, że w sumie długość tutaj nie zmienia modelu, ale... No, też trochę zrozumiałe. Żeby nie zmieniało. Jakby zmieniało długość modelu, to mogło być... dziwnie. Okej, przesła przez nas jakaś magiczna arła. Tak celowo mówię arła, a nie aura. Ale no. How did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. Aj, podoba mi się to. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Podoba mi się. Surprised at your new wand's ability to perceive your intentions.
particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Ej, udało się. Czy mamy tą inną różdżkę? Zamiast tamtej? Tak, jest nasz patyczek, ładny. Gdzie taki ładny patyczek sobie wziąłem? I go mam teraz. Okej. Okay. Nie można z nim niestety pogadać. Revelio się nie zmieniło, a szkoda. Myślałem, że może być jakieś inne. Ale tak, pierwsza sprawa załatwiona. Teraz druga sprawa w tym wszystkim. Czy mamy jakieś już uchwyty? Brak uchwytu. A szkoda. Jakiś uchwyt ładny bym sobie zamontował, gdybym miał. No, ale trudno się mówi. Z czasem jeszcze mam nadzieję, że znajdziemy. Ale okej. Okay. W takim wypadku, jak już tu jesteśmy z tym wszystkim... Słyszałem to silne uderzenie, a potem nagle znikło. Jest jakieś psute, to się to nagle wydaje. Ale dobra. Jak już tu jesteśmy, mogę poszukać jeszcze właśnie jakichś takich mniejszych bądź większych znajdźków. I no, jak już połapiemy te ewentualne znajdźki, jak te kartki na przykład, będzie można pójść spokojnie na spotkanie. I co tu jest? Jakiś woreczek. To też kolejną skrzynię. A zaraz z niej pójdziemy i chyba... Okej, znowu to taka skrzynia z okiem dziwna. Nie, reparo nie działa. Też nie. Ale dobra, tutaj. O, jakaś chałupka z takim przedmieściem i obok beczek. Okej. Okay. Przedmieściem, takim drewnianym elementem. Dobra, musimy ją znaleźć. Może być początkowo ciężko. No, ale miejmy nadzieję, że zaraz to zobaczę. Gdzieś to musi być. Nie wyobrażam sobie, żeby po prostu tego miało nie być. Jeszcze... Poza tym relatywnie podejrzewam, że powinno to być blisko. Mamy to. Gdzieś tutaj było. Jestem tego pewien. Proszę tylko, że nie mogę na razie... jakby to powiedzieć... zmienić zaklęcia. Bo muszę na Lumosie tutaj przyjść. Ale dobra, mam pelerynę swą drogą. Z szaty. Peleryna, która ma... bonus do ofensywy. Okej. Okay. Okej. Okay. Taka peleryna. Ale powiedzmy, że jako jeszcze jestem jeszcze nowym uczniem, to nadal będę chodził w ubranku takim typowym. Czasem oczywiście to się zmieni. Ale na razie jeszcze chcę poudawać pilnego ucznia. Okej, okay, kolejna skrzynka, to razem z pieniędzmi. Nie widziałem cię. Jak ona się do mnie zainteresowała? A, czyli przy niej bezpośrednio muszę rzucić Lumosa. Dziwna trochę sprawa, ale niech i tak będzie. Niech i tak będzie. I to jest tak... Tutaj. Tutaj to było. Okej. Okay. Ćma odprowadzona. I wiele tej teraz fanfarów. I kartka kolejna do kolekcji. Prawda taka, no, bezopisowa, ale nadal. Kolejna rzecz skończona. No, a ta dziwna skrzynia nadal jest tam tajemnicą, której niestety nie jestem w stanie jakby przeskoczyć. Okej, okay. Przekaz tutaj jest coś, okej. Okay. Przez to, że nie rzucałem tutaj rewel, jak byłem tu wcześniej, to nie podniosłem tego wcześniej, ale no. A przekaz jeszcze bym utkuł, tak, utkłem delikatnie. I przekaz chyba zbugowałem swoją szatę. Ale spokojnie, spokojnie, gorsze bugi są w innych grach. Dobra, to są doki przy świńskim łbie. Doki przy gospodzie pod świńskim łbem stanowią przyjemne miejsce, w którym można usiąść i odpocząć. O ile przebywanie o rzut kamienia od niecnych działań gangów w notorycznie podejrzanej gospodzie może takie być. Okej, okay, Revelio i... Nie to. Widzę to. Dawaj tam to wszystko. No i gdzieś tutaj jeszcze będzie jakaś kolejna kartka potencjalnie. Więc zanim pójdziemy gdzieś jakoś bardziej... to chciałem właśnie... próbować zdobyć tą kartkę. Bo tutaj, w tej całej podejrzanej gospodzie. Tak,
podejrzanej gospodzie pod świńskim łbem. Najpierw zabierzemy oczywiście kartkę. Tak. Powieszony świński łeb. Ta prowiona świńska głowa przewraca oczami i chrumka, spoglądając na zdecydowanie interesującą klientelę świńskiego łba. Okej. Okay. Jak to załatwione, to jeszcze tak przy okazji pożyczymy sobie zawartość tego czegoś. Złote okulary w kształcie smoczych oczu. Okej. Okay. Okej. Jak te okulary miałby działać? Większy bonus do obrony, zdecydowanie. Brakuje lepszy, jeśli chodzi o ofensywę i... Piękne po prostu. Piękne. Nie, tak poważnie. Bez przesady. Wracam do tych okularów. Naprawdę najbardziej pasują na razie. Kiedyś to na pewno zmienimy, ale na razie tak... No nie ma nic innego. I orzeszki. Okej, czy mogę żreć orzeszki, nie przejmować się niczym? Brać sobie coś po prostu tam... z szynkwasu i nie przejmować się tym, co to jest. Bawić się... jak to się nazywa? No tym, tym ogólnie na spluwanie. Okej. Dobra. W pobliżu już chyba niczego nie ma, więc... W takim też wypadku mogę zająć się czymś dużo istotniejszym, czyli chociażby... Okej, myślałem, że coś innego się tutaj trafiło. Tak, robieniem zakupów w końcu. Tych takich porządnych. A, na przykład są jakieś miotły. Tak, ale nie mogę wejść. A szkoda. No ale dobra. Full focus Gwiezdny Pluczu. Idziemy kupić zwoje. Księgi i inne takie rzeczy i... Albo mi się wydawało, że tutaj też jest strona. Dokładnie. W budynku chyba też będzie. Więc tak, cokolwiek to jest, wchodzimy. Okej. Tak, tutaj mieliśmy też załatwić jakieś sprawy. Zamiast coś to oczywiście jeszcze bierzemy kartkę. O zaklętych schodach. Zaklęte schody w księgach i zwojach, które pojawiają się, gdy konkretna książka zostanie ruszona. Okej. A, pojawiają się, gdy konkretna książka zostanie ruszona. Właściciel sklepu, Thomas Brown, sprzedaje różnorodne produkty piśmiennicze, w tym także magiczne wzory. Przydatne do wyczarowywania. Okej. Kolejny poziom, już ósmy. Jakże miło. Czy jest coś innego, bardzo istotnego? Książka, która daje nam schody. Brawo ja, znalazłem je. A tak, zanim jednak pogadamy oczywiście o naszych sprawach... szkolnych, trzeba znać tym, co jest istotniejsze, czyli zbieraniem kartek i okradaniem sklepów. Jak na każdego porządnego ucznia Hogwartu przystało. Więc no. Udało się wejść, udało się znaleźć schody. Jej. I teraz tak. Istotniejszych rzeczy. Dzień dobry, panie. Tak. Proszę cię przyjmować, że my tu wchodzimy do pana prywatnego domu. Srebrne okulary. No i znowu ta dziwna skrzynia. Też tak, srebrne okulary. Czybym znalazł coś jeszcze ciekawszego i lepszego niż to, co mam do tej pory? Czy może nie? Na poziom 9. Ale dobra. Dobra. Warto po prostu to zapamiętać. Mam takie. Jak osiągniemy ten 9, to zdecydowanie warto będzie sobie je wziąć. A póki co może pogadajmy już z naszym tutaj sprzedawcą. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course. And you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Let's have a look. Dobra. I co tu będzie z tego wszystkiego? Okej, magiczne wzory wyczarowań. Nie możemy tego wszystkiego kupić. A szkoda. Możemy tylko magiczny wzór...
Wzór, stół zielarski z małą donicą. Okej. Okay. I do tego magiczny wzór, małe stanowisko do eliksirów. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Okej. Okay. Magiczny wzór, karmnik dla zwierząt nie możemy. Stanowisko do siekania też nie możemy. Kompostownika nie możemy. A... stół zielarski z trzema małymi donicami. Okej. Okay. Albo tu widzimy jeszcze inną rzecz. Skrzynia z zabawkami dla zwierząt. Póki co pas. Kiedy indziej się tym przyjrzę, zainteresuję bardziej jakoś. A na razie po prostu. No. Okej, plotki. Oczywiście, że plotki. Ale dobra, skoro to już zrobiliśmy, załatwiliśmy to teraz, czyżbym tutaj mógł wejść też w jakiejś sprawie? A no mogę. Chociażby w takiej sprawie, którą jest skrzynia. Zostajemy strój nocny śniącego. Okej. Okay. Nawet jeśli nic więcej tutaj nie będzie, a na to póki co wszystko wskazuje. Zawsze nawet dla tej piżamy warto było tu przyjść. Okej, okay, jakaś ostrzałka, jakiś wraczek z dwoma monetami. No niewiele, niewiele. I teraz uwaga, gdzie jest ta piżama i jak ona wygląda? Żartujecie. W sumie żartujecie, że piżama jest lepsza od mojego wspaniałego stroju. No cóż. No cóż. Tak. Logika gier. Jakieś tam, nie wiem, szaty legendarnego maga. Nie wiem, mistrza magii, iluzji. Efekty plus jeden na przykład do, nie wiem, do wyczerpywanych iluzji. Piżama, nie wiem, piżama alkoholika plus 10 do wyczerpywanych iluzji, tak. Bardzo realne. Ja, żebym po prostu miał jakieś olbrzymie problemy, ale czasami po prostu jest to trochę imersji. Jak widzisz, jak się widzi po prostu ten napis legendarny, a potem się znajduje byle co, które jest skuteczniejsze niż to coś się w teorii legendarne. Ale dobra, byliśmy w tym miejscu, tu też... to jest... dobra, to są trzy miotły, to da, to jeszcze będzie czas. A najpierw takich ważniejszych. Gdzie tu miałem się udać? Nie, nie. Do eliksirów, tak. Pójdziemy w ten sposób. Szybciej będzie, niż miał się sam gubić. A nie ukrywam też. Zależy mi na tym, żeby ten odcinek był czymś więcej niż tylko bieganie po. No, po Hogsmeade. Ja, żeby to było coś złego. Co to nie, no ale. Nadal. Większa różnorodność, tym lepiej dla was. Halki, witamy w sklepie z miksturami. Sześciokątne okulary ze złotymi oprawkami. Wygląda na to, że są lepsze niż to, co mam, więc potencjalnie chciałbym zobaczyć. Obrona 8, tutaj mam obronę 12. I proszę, jeszcze nawet wyglądają jak te moje oryginalne. Tylko to są złote oprawki, tam były srebrne. Okej. Okay. Jak miło znaleźć coś, co mi pasuje po prostu do postaci jeszcze, no takie estetyki, jakie chciałem. O, a propos jeszcze Refelio, kolejna do kolekcji. Eliksiry J. Pipina. Powstała w 1753 roku do apteka w Hogsmeade i właściciel Pary Pipin sprzedaje szeroki wachlarz eliksirów i składników do nich. Okej. Okay. Czy jest coś jeszcze, co mogę podnieść? Nie, u ciebie niestety nie. Smutne. Ale dobrze, w takim wypadku porozmawiamy i kupimy co trzeba. I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said.
A potion's really that versatile. They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. Oj, tak, z tym się mogę zgodzić. I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can, so you don't miss out on anything. Okay. But for now, let's get you those recipes, shall we? Okay. What can I do for you today? Tam tu mamy przepis na eliksir Edurus, który pospieszył wytwarzanie skórze kamienną membrany chroniącą przed obrażeniami. Okej, okay, przyjemne. Eliksir wiganowy, inaczej mówiąc eliksir leczniczy. Okej, zmniejszający czas odnowienia czarów osobie go pijącej. Potężny eliksir ofensywny, no na razie nie stać mnie. Cieniącą osobę go pijącą niewidzialną, to może się przydać. I eliksir maksima. Eliksir, który zwiększa obrażenie osobie pijącej. Z chęcią wykupię. Sobie potem nie musi latać, a kto wie, może to się przydać. Nawet bardziej, niż bym się tego spodziewał. Tak czy inaczej, no, mamy to przygotowane na przyszłość. I teraz ostatnie miejsce, do którego powinienem się udać, to... w sumie gdzie ono jest? Ja nie będę ukrywał, ten i za bardzo się orientuję, a to było tutaj. A proszę. Nawet tak przypadkiem całkowicie, a jednak trafiłem tam, gdzie trzeba. Więc no, takie trochę jej, czy coś. A, przy okazji jest coś, jakaś skrzynia pod tym? Znowu tak. Muszę przyznać, totalnie nie rozumiem, co te skrzynie mają. Powiedzmy sobie reprezentować, tak nawet widać, jakby to określić. I okej, słyszę tą stronę. I nawet ją widzę, więc tak, zaraz pogadamy, tylko najpierw strona, wózek magicznej rzepy. Ten wózek należy do Timothy'ego Tisdale'a, prowadzącego magiczną rzepę. Lubi być w centrum wydarzeń i nawiązywać kontakt z klientami poza sklepem. Okej. Dobra, więc no, chyba trzeba z nim pogadać. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the Dittany for the new fifth year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts is a fifth year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo! Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way. And this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Okay. Let me guess. You're after something fresh. Okay, nasiona typtam. Dobra. Jest tak. Rybki nasion. Mamy nasiona ślazu, którego nie mogę kupić. Dostęp ptasiego, malwy, figi, abis syński. Niestety na nic mi nie stać. Co tu jeszcze mamy? Nawóz. No i gotowe już roślinki. Na razie mogę tylko tyle wziąć, bo już kupiłem nowy przepis. Ale dobra, nie ma co się tym przejmować. Rewelia nic nowego nie pokazuje, więc można szybko biec na spotkanie z naszą Belą Nati. Chociaż zanim to jeszcze tutaj Rewelia bym wskazał w sumie jedną skrzynkę. Na cmentarzu, czym wygląda trochę jak cmentarz, tak? Nie ma tak okradać jakąś tajemniczą skrzynkę, nie wiadomo skąd, będącą tutaj na cmentarzu. I... znowu te skrzynie, no. Żeby nie było, ja rozumiem, że to może być wyjaśnione kiedy indziej, no ale... trochę za dużo tych skrzyń, naprawdę. Po prostu dawać skrzynie, które są i... przynajmniej z mojej perspektywy na razie, to... ciężko się nawet domyślić, co z tym zrobić. No coś, trudno się mówi. Ale okej, tak czy inaczej, chyba możemy już... skupić się na powrocie do Hogwartu.
Bądź no... Jeśli już nie będziemy warty, to chyba warto zawsze położyć tutaj z naszym kumpelom. Okej, ciekawa sprawa. Złapałem przypadkowo kolejną stronę. I jeszcze słyszę tutaj to dzwonienie. Zaraz to znajdziemy pewnie. Podejrzewam, że w budynku, tak więc czymkolwiek jest ten budynek. Powiem po prostu, co to jest. A, dobra. Jest to sklep z ubraniami. I tak, manekiny... ...da draga. Okej. Okay. Przeciwieństwo do zaczarowanych manekinów, które uczniowie potrafią do treningu pojedynków, manekiny u dla draga służą jedynie do prezentowania najnowszej mody czarodziejów. I... okej. Okay. Okej. Okay. To znaczy fajne. Fajne. Jest tutaj coś więcej, co mogę teraz sobie wziąć? Jest herbata. Jest skrzynka. Przyjemne na okulary bezbarwne, które są gorsze. No i przy okazji kolejne jeszcze urządzenie. Fałszoskop. Fałszoskop będzie się kręcił, gwizdał i świecił, gdy wykryje w pobliżu kogoś niegodnego zaufania. Jeszcze coś tu gdzieś jest? Z tej strony tutaj tak jakby. A, może znajdę zaraz coś? A, przed drzwiami po prostu. Dobra. To bierzemy. Stroje czarodziejskie na każdą okazję firmy Gladrak. Firma Gladrak, nie umiem tego czytać, powstała w 1750 roku. Jej przedstawicielstwa znajdują się w Paryżu, Londynie i Hogsmeade. Można tam nabyć szeroki asortyment czarodziejskich strojów oraz akcesoriów. Pan Augustus Hill i jego współpracownik Otto Dibble chętnie pomagają każdemu, kto postanowi nogę w ich sklepie. Ich ulubioną rozrywką są klienci, którzy nie znają się zbytnio na modzie. Okej. Okay. Znowu słyszę jakieś takie hałasy. Pozwólcie, że w takim wypadku zanim pogadamy, chociaż tak, nie taki miałem zamiar oryginalnie, to jeszcze tak, no. Po prostu... No, pozbieram jak najwięcej tych stron, żebym potem miał łatwiej, ale tak. Hengist z Woodcroft. Posąg Puchona. Hengisa z Woodcroft, uważanego za założyciela wioski Hogsmeade, po tym jak został wypędzony ze swojego domu przez mongolskich prześladowców. Okej. Okay. Poziom 9. Okej. Okay. Gdzieś tutaj coś jeszcze musi być. O, jest. Dobrze. Dobrze. Pana z przewodnika? Miodowe Królestwo. Cukiernia Miodowe Królestwo sprzedaje przeróżne słodycze magiczne. Od musów, świstusów, aż po eksplodujące cukierki. Klienci powinni dokładnie wiedzieć, jakich efektów należy się spodziewać, zanim spróbują towarów w tego sklepu. Okej. Okay. Nadal tu coś jest. No, to... Jak tutaj robić wątek główny, jakiekolwiek zadania, czy coś jak... Jest tyle znajdźków do przeszukania, pozbierania. A. Okej. Okay. Tak, widziałem to na szczęście. Co tu mamy? Okej, okay. Zażarłem coś, czego chyba nie powinienem, bo teraz lewituję. Ale okej, okay. Co to było? Musy świstusy, okej. Okay. Te przepyszne cukierki, które podobno zawierają żądli bąków? Okej. Okay. To niewielkie kulki sorbetowe, które po zjedzeniu wywołują u osoby spożywającej lewitację kilka cali nad ziemią. Warto wiedzieć. A czy jeszcze... Jeszcze więcej coś tego jest, no. Można było się spodziewać trochę, ale no. A, widziałem tamtą kartkę, więc tak, muszę wziąć, rzecz jasna. Przy okazji tak, jak zwykle zabieram pieniądze. Tak eksplodujące cukierki. Te przysmaki wybuchają podczas jedzenia. Choć nie powinny wywoływać poważnych szkód, zaleca się w ich ostrożne gryzienie. Okej. Okay. Revelio chwilowo nie pokazało następnych znajdźków, więc... Nałóżmy, że cokolwiek by tu jeszcze ewentualnie mogło być, zostawię na kiedy indziej. A teraz naprawdę zajmijmy się już tym, co jest teoretycznie istotniejsze, czyli... No.
powiedzmy, że tak, no, no. Robieniem głównej fabuły. 40 minut swoją drogą. Ja. Zaraz będę musiał kończyć odcinka. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. I coś się dzieje, o nie! Strona jeszcze, super. Nie zauważyłem tej strony wcześniej. I mamy jakiegoś tutaj złego brzydala byboka dziada. Okej. Strzelają do niego z różdżek. A on się ma i ten na różne strony. A mimo to nic w sumie to nie daje. I kolejna eksplozja i domek zniszczony przez kolejnego brzydala byboka. Kontrol do unikania. No teraz mi tego uczą. Szkoda, że odkryłem to sam przez przypadek już dwa, może trzy odcinki temu. Okej, troll w zbroi. Okej. Dobra. A, tutaj mogę chyba drętwoty użyć. Tak, sądzę, że czerwony chyba oznacza, że muszę uniknąć. Żółty, że mogę użyć tego właśnie, drętwoty, protego i tym podobnych. Tak. Przynajmniej tak bym to sobie... ja zinterpretował. O nie, no, zepsuliśmy. Nie rozumiem. Czemu ja klikam Z i coś się tutaj dzieje? Proszę bardzo, to jest jakaś mechanika, o której gra mi znowu nie wytłumaczyła, a sam ją odkryłem przez przypadek? Że mogę itować rzeczami we wrogów? No chyba tak. To się, czytałem coś o takich tego typu rzeczach, ale... ale no wcześniej tego po prostu nie rozumiałem i teraz... X by przywołać starożytną magię. Okej. Czyli już mamy z tą samą tajemniczą starożytną magię, która wcześniej tu była wspominana. Ciekawe. I pokonane. Teraz tylko będę musiał na wszystko rzucać te paro. Goodness. A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are okay. Unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. Okay. And thank you, again. Okay, no czyli jednak reparo. Okay. Rozwaliliśmy połowę miasta, ale teraz możemy je naprawić. No, i teraz jedno machnięcie różdżką i od razu będzie cały dom naprawiony. Ale to w takim wypadku trzeba się przejmować czymkolwiek, skoro ta magia jest tak potężna, że możemy wszystko naprawić od tak po prostu, na co dzień, na pstryknięcie. Dobra. Tak czy inaczej udało się. Chyba dosyć poważnie udało się to wszystko ogarnąć. Ej, strona, nie uciekaj. Dobra. Okej, paczki też się udało poustawiać z powrotem. I ostatni... proszę, nie. Znowu mi coś tutaj dzwoni. Okej, jeszcze tutaj po prostu poustawiać z powrotem ten straganik. Okej. Udało się i teraz porozmawiać ze sklepikarzem. Żeby tutaj też coś było? Jego takiego... a, właśnie rozmawialiśmy. Okej. I w sumie tu już byłem. Ale tak, skoro jeszcze tutaj wracam... ponownie, co ten... a, czy to jest coś, co mogę podnieść? Czy to się tu tak świeci? Nie wiem. Dobra, ale skoro rozmawialiście, to zaraz się tym zajmiemy, tylko najpierw torby muszę przeszukać. Luźny, czarno-biały szalik w prążki. Wygląda, że jest lepszy niż to, co mieliśmy, więc tak, oczywiście, że biorę. I przy okazji przypomniałem sobie jeszcze właśnie
Ofensywa 12, okej, okay, to jest fajne. Nawet ten szalik zostawię. Nie jest może najlepszy, ale tak zostawię, niech będzie. A tutaj mamy nowe okulary, które... te są gorsze, ale te srebrne okulary są ogólnie lepsze. Jednak mi się nie podobają, więc też wrócimy do wyglądu oryginalnego. Dobra. No i co tutaj wynikło? O co chodzi? Dlaczego o to chodzi? Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizard wear, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And okay. As I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Dziękuję. Nie przyjmę tylko zbyt hojny dar. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Okay. Plenty for your perusal today. Take your time. Tradycyjna szata szkolna. Mam już lepszą. Dobra. Dopiero teraz będą nas uczyć, jak się to robi. Okej, przy okazji coś tu jeszcze jest więcej? O, to jest fajne dosyć, jak widzę, jeśli chodzi o statystyki. O, czy mam coś może jeszcze lepszego? Są lepsze rzeczy, jak rękawice, których w ogóle nie mamy. 500. Czy byłbym w stanie sprzedać stare śmieci za tyle, żeby to móc kupić? Wydaje mi się, że tak. Są to rzeczy, których już de facto nie potrzebuję. Więc czemu by nie? Zastanawiam się tylko, czy jak to sprzedam, czy to stracę po prostu nawet jako opcję wyglądu, czy nie. Jeśli nie, no to super. Jeśli tak, no to trudno, będę musiał kiedyś to odzyskać. Ale no miejmy nadzieję, że nie stracę. I mamy już znowu 800. W takim też wypadku, które rękawice bym chciał najbardziej wziąć sobie szczerze? Więc mogę wziąć też takie coś, ale nie, rękawic żadnych nie mam, więc no, niech będą te. Oczywiście, ubiorę je zaraz. Extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Okej. Okay. I teraz jeszcze tak szybko przy tym jesteśmy, to właśnie ubierzmy te rękawice bojowe. Nawet zostawię w takiej wersji, jakie są. Ważna sprawa, czy mamy te wyglądy? A no mamy. Dobrze, czyli jeszcze tym bardziej teraz wiem, że nie muszę się niczym przejmować, skoro... No wszystkie dosłownie wyglądy, które sobie zapiszę, czym zdobędę, chociaż raz to zawsze właśnie zostałem zapisany. No więc idziemy do trzech miateł. Zobaczymy, co tam wyjdzie z tego. Is not too busy. You might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Okej. Chociaż patrząc na czas, powiem szczerze, wydaje mi się, że przydałoby się może jednak zakończyć odcinek już. Kolejna strona, błaga mnie. Nie, proszę nie. Niebezpieczne rzeczy się dzieją, oczywiście. You could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. O nie. This child. What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Nie, dobrze, niebezpiecznie. I jeszcze zobaczyli. Let's go.
jeszcze nie zobaczyli. I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the three broomsticks. Nie, dobrze. Komplikują się sprawy. I to bardzo. It's a treat to see you, Lord Gog. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Was that Lord Gog I saw leaving? Niebezpieczna akcja się tu zaczyna dziać. Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. Okay, nie boję się. I wouldn't do that if Warto I was your first. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Hmm. I said, my friend is busy. Okay. Well, I think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theovenis. The three broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Okej. Okay. Cokolwiek to się dzieje, dlaczego tak cokolwiek to jest... Da się domyślić, że chodzi o tą całą straszną magię. Ale tak, mocna sprawa się tu dzieje. Trolls, Ranrock and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. Okej, obiecam, że wszystko wyjaśni. I think that now might be a good time to head back to the castle. Rebellion. Zanim coś jednak, to chciałbym chociaż spróbować to. Jeszcze ostatnie Revelio rzucić tutaj na jakąś znajdźkę. Zanim zakończymy odcinek. Ale tak, akcja definitywnie się zagęszcza. Coraz poważniejsze sprawy się tu dzieją. Coraz więcej niebezpieczeństwa nad głową nam wisi i tym podobne. Ale dobra. Chyba będę musiał wam oszczędzić tej szukania ostatniej kartki. Trzeba w orzechowe paski, okej. Okay. Tak, chyba będę musiał nawet wam tego oszczędzić, bo z tego co widzę, to po prostu no, to ciężko będzie tutaj coś konkretnego znaleźć z tym Revelio. Tak, prawdopodobnie będzie trochę ciężko, więc... No, Revelio, kartki i inne takie sprawy to szukajmy w epizodzie, a ja na tym już będę kończył to tak poważnie. I cóż, resztę Hogsmeade, jak i właśnie, jak powtarzam, w ogóle nie tej gry, poznamy już niebawem w kolejnych odcinkach, ten był trochę za długi. I cóż, ja idę jeszcze na górę, tak na ostatnie ostatki. Dobra, nie wyjdziemy tam, więc no, tym razem już na poważnie kończę, więc no, trzymajcie się i hej, hej!